Hej, halo, cześć, dzień dobry, moi kochani, witam was bardzo serdecznie, razem z Gilatis. Hej, halo, cześć, dzień dobry. I to jest Gilatis, my jesteśmy Scrap Mechanic. Ej, słuchajcie, ważna sprawa jest to, wysyłajcie nam więcej mapek, bo jest bieda, jest biednie z mapkami, macie maila w opisie. I dla zachęty, dla jakichś osób, które naprawdę potrafią Scrap Mechanika, to będziemy nagradzać dobre mapki. I będziemy nagradzać dobre mapki. Na przykład dobra mapka była u mojego serdecznego przyjaciela, od naszego ulubionego autora, prawda, przyjacielu? Tak jest. No więc tam na przykład was odsyłam, a my zaczynamy. Autor będzie na końcu, bo niestety zgubiłem tutaj autora teraz, ale na końcu wiem, że jest podpisany. Mój przyjacielu, dałbym ci wybrać kolor, ale jak już wiemy, no niebieski jest mój. Przyjacielu, może zacznijmy od jednej rzeczy jeszcze. Nie. Jakie są zasady tej mapy? Zasady są takie jak zawsze, przyjacielu. Czyli standardowo nic nie psujemy. Okay, i nigdy dobra. Się tego nie trzymamy, więc no. O, co? Tak, to są takie drzwi, takie ten, bo tutaj mamy mody i mamy... A jesteś za szybą, halo, jesteś jak chomiczek. Ty też. Cześć. I nie można tej szyby zepsuć, wiesz? No bo to jest taka inna szyba. A taka inna szyba mówisz, nie? Ej, a może tu... Nie, dobra, chciałem powiedzieć, że ej, może to jest troll jakiś i tu są drzwi na przykład te same na przycisk, nie? A tu jednak nie, kurde, no niestety, jak ci tam idzie, przyjaciel? A co ta dziura robi? Bo... Jaka dziura? Nie wiem. O, halo. Proszę. O, halo, to jest winda, przyjaciel, wskakuj tam. Jezu, nie ogarnąłem, że to winda totalnie. Dobra, to są kubeczki. Ogólnie tak, niszczymy sobie te pierdolety, tak. Tak, to są kubki, nie, więc... To są kubeczki. Za pierwszym razem. Dobra, przyjaciel, prawie. Wywaliło mi jeden z kubków. Mi też już jeden uciekł. Nie strzelaj. Mi też już jeden. Co? Bo ja pomyślałem, a będę fajny, użyję sobie strzelania, nie? Ale jeden musimy tu na dole, a drugi na górze chyba, tak? Ja mam dwa miejsca, w których kubki powinienem umieścić, a wiesz coś ciekawe, mój przyjacielu? Że obydwa kubki mi wyleciały w kosmos, a ja muszę postawić nowy kubek. No okej, spoko. Ja muszę nowe kubki postawić, no chyba poczekasz na mnie, przyjaciel, no. No chyba oczywiście, że poczekam. Nie będziesz takim. Ale potworem. Tu na zewnątrz już. A, to w ogóle jakieś nowe bloki z cegieł, powiem ci. Ty jest ceglana ściana, przyjaciel. No, ja tam wiem, że tutaj ten... Jak ty to... A bo ja oczywiście standardowo, ja mam trudniej. Halo, proszę mnie. O. No jak ja mam to zaliczyć? No mi się udało, więc przyjacielu, no... W sensie... Jak wrzucisz do tego dolnego, to on się zamknie. Wybiłem go z tego dolnego. Ty za dużo siły używasz, ej. Trochę lżej, przyjaciel, się staraj. Bo... Przepraszam bardzo, ja trafiłem tam i... Nieważne. Ja tam trafiłem. Dobrze, przyjacielu, tutaj musisz użyć swojego ulubionego narzędzia akurat. Czemu u ciebie jest H, a u mnie jest kaczka? Też się zastanawiałem. Dlaczego u ciebie jest jakiś, nie wiem, mysz czy pies, a u mnie G? Okej, to miało być tak inaczej zrobione, ale podobają mi się oponony. Więc spoko. Dobra, zakładam, że skoro mamy tutaj możliwość odczepienia, tak typowo, to nie możemy korzystać z niczego innego jak z tego spawacza. Tak, tylko że moje dwie oporki są przyczepione do siebie. Przyjacielu, a że się zapytam, jakich mam bloków używać, bo sam tego nie połączę bez niczego chyba. Ja się zakładam, że musisz użyć kaczki, a ja muszę użyć myszki. W sensie generalnie mam dwa inne kółka, które są przypracowane do siebie, więc coś tutaj poszło nie tak na pewno. I teraz muszę znaleźć kółko, które właśnie usunąłem i najgorsze jest to, że nie wiem, które to było. Uznajmy, że to było to kółko. Tak, do silnika się da wziąć, ale widzę, że ty bearingi sobie wziąłeś sam. No muszę wziąć, jak się nie to było pisze? Żadne. A, bearing, dobra, bearing się tu pisało, bearing. Dobra. To są totalnie krzywe, ale okej. Słuchaj, tak, one są krzywe i nic z tym teraz nie zrobimy. Tak, teraz mam... Dupalacz jeszcze. Dobra, pyk, dobra, jedno. Który dam tu. Ja sobie usunąłem kolejne koło, ja znów nie wiem, jakie to będzie koło. Obstawiam, że to będzie to koło, bo tak. Bo na tym się stoi, dobra. No, to mamy sobie zrobić takiego hoverboarda, przyjaciel. Nie wiem, jak to będzie jeździło. Uznam, że jednak trzeba użyć tych bloków jako kaczka i myszka, wiesz, przyjaciel, tylko... Nie mam pojęcia, jakie to są bloki. To może być problem mały. Ale chwila, bo ja tu powinienem skręcać? Chwila, jak ja mam tu skręcać, jak mam tak mało rzeczy? Jeśli nie mam bloków. To jest bardzo dobre pytanie.
Przyjacielu, chciałbym ci powiedzieć, ale mając nie wiem. Dwa koła, a nie mając żadnych dodatkowych bloków, nie mogę tu skręcać legitnie tak naprawdę. Masz rację. No bo jeśli będę chciał jechać, to pojechać jeszcze pojadę, nie? Co prawda będę musiał najpierw sobie ustawić to auto. Pyk, pyk, żeby ono stało sobie inaczej. Pyk, 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 musiałbym pyk. Zrobić... Okej, bardzo dobrze ci idzie. Czemu ono nie chce się ruszać? Przecież, bo ty bijesz... U mnie się steleportowało. Ty, przyjaciel, ale idź sobie stąd. Ale... Nie w tą stronę mi totalnie to obracasz. Dobra. Cześć, tu poszło tak. Nie tak. Tego dobra. Jestem pewien. Teraz to... Aha, jeszcze pupalacz powinienem sobie domontować. Dobra. Ty jak, jeśli to nie skręca, to może być mały problem. Ale stój, nie jedź jeszcze. To tu. Dobra, super. Przyjacielu, wjeżdżam w... Aha, bo moje kółko się kręci źle. Czy przynajmniej masz, nie wiem. Ja zrobiłem sobie bujaczkę, nie? Tak? Ogólnie, tak. Tak, właśnie widzę, że się buja. Dobrze, nie są lagi, więc jak w to uderzam, to nawet nic się nie dzieje. No właśnie nie? Tutaj to jest, w tym miejscu. W tym miejscu jest przyjaciel. U mnie stoi tu. I tu kopiesz nawet na teraz. To skoczę, pewnie jestem, stoję ciebie u tego. Nie, właśnie, że nie. Dobrze, przyjacielu, chodź, bo ogólnie tu jest parking. Przejdziemy tak, bo... Nie jesteśmy w stanie. Dobrze, w takim razie, jeśli robicie coś takiego, to moglibyście pisać, czy mamy używać jakichś bloków, bo na przykład. Nie wiadomo. Chodź, przyjaciel, jest tu mini parkour, twój najlepszy na świecie. To jest parkour, pop, czy... Pop. Okej. W sensie, to musimy przyciski, widzę, przyciskać. Co ty dałeś tu radę? No, wcisnąłem już, tak. Lol. Włączyłem trzy, tu jest jeden. Tu są cztery, jeszcze jeden ci brakuje, przyjaciel, a tu jest jeszcze... Tak, ale ja tam nie wejdę. Ja tu rozumiem. Nie wejdę, przyjaciel. Rozumiem, o co chodzi. A, dobra, bo tam jest jeden jeszcze ukryty. Dobra, ja ogarnąłem dwa. Brakuje mi ostatniego i nie mam pojęcia, gdzie on jest. Jest wszystko, tu powinniśmy przejść? Nie. Przyjaciel, no jeszcze jedną kropkę trzeba u mnie zapalić. Gdzie? No ciebie tu. Są 4x4. Aha, bo to jest ten, bo to nie jest kropka, No to jest wskaźnik. Nie, bo tutaj ta dziurka, ja myślałem, że ta dziurka tutaj, pan widzisz, jest tu taka dziurka i ja myślałem, że to też ten. I co, i powinniśmy tędy przejść? To jest spoko, tylko że... Tylko coś nie pykło i chciałem sprawdzić że właśnie... tak trzeba zrobić. O Jezu, jak biało, przyjaciel, jak biało, idziesz? Ojej, nie, wy czów to zrobiliście, dobra. O, jakie kamienne, piątka. Kurde, piątka, to jest labiryntem. Nasz ulubiony labirynt, dobrze, przynajmniej, że nie tylko ze świecących bloków, bo byłoby źle. O Jezu, jeszcze jakby były świecące bloki. O, wróciłem, o nie, dobra, to nie jest początek, chodź przyjaciel, koniec. Chodź tu, koniec. To ja idę do parkour, a ty za przyciski. Okej. Okay. A nie, chwila, tu jest czerwone, a tu jest niebieskie, halo, przyjaciel. No ja nie. No? Patrz na kolorystykę. No. Jak chcesz, to ja mogę tutaj jeszcze pół godziny skakać. Nie no, spokojnie, przyjaciel. Masz czas, póki nie nas przyjdzie. W ogóle to jest twoja sprawa, nie? O, przekręciłem trzy kluczyki i idealnie, mój przyjacielu, wiesz co się stało? Idealnie zapaliła się jedna kropka. Może to jest troll. No ja troll chyba czerwono odblokowałem. A nie, to nie jest troll. Ej, dzieliście coś z tymi kluczami na bramie, jak przekręcę nie, ten? Nie, to ja ten. O! O, ta została mi tylko, bo mój etap tutaj, nasz ulubiony etap, czyli przyciski. A tu sam zrobiłeś dziurę, czy to tak było? Nie, to musiała być tutaj ta dziura akurat. Nie. Ale nie wychodzimy tamtędy, przyjaciel. Chodź tu. Chodź no, tu, przyjaciel. Ale jest wyjście, no. Nie no, chodź tu, no, to jest małe niedopatrzenie mapy. Dobrze ci idzie. Nie denerwuj mnie. Jesteś najgorszym pomagaczem, jaki może być. Chciałbym, żebyś o tym wiedział. Jeszcze nie kliknęłeś. O! Rozwaliłeś ścianę właśnie. To fajnie, a... Ona się cała... O, no wyście masz... chyba... Nowy panel! Przepraszam, ale coś tu nie pykło. Jakie mam to ten? Nie do patrzenia mapy. Tak.
To tak, to na tyle. Wszystkie przełączone, a tam to już jest inną sprawą. Ale ja ci pomogę, przyjaciel. Ale przyjaciel, no jak widzisz, to nie działa, więc tak... Proszę. Dzięki, przyjaciel. Ja wiedziałem, że usunąłem ci przeszkodę. Ja zawsze wiedziałem, że ja mogę na ciebie liczyć, nie? Naprawdę, ja zawsze wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Proszę bardzo. I pomóż mi to naciskać, no, a nie, kurde. Róbcie mapki, gdzie on musi przyciskać wiele guzików. Ja ci zawsze pomagam przy tym, a ty nie, oczywiście. Ty mi nie pomożesz, kurde, jak zawsze, nie? No to jest taki... Widzicie, to... A, mój przyjaciel narzeka tylko. To jest jego jedyna życiowa umiejętność, narzekanie. Bo tyle, ile ja przycisków przełączyłem podczas całego Scrap Mechanic, to nikt tyle w życiu nie nacisnął. Proszę. Ale wajcha! O kurde! Wajchę przełóż. Nie spodziewałem się. I mamy puchar, i mamy mapa, baj, maciorynka. Pomijam totalnie to, przyjacielu, że patrz, można było zrobić tak. Pokazać ci coś, patrz. No. Można było zrobić tak. Tak. Nie, bo przełączyłeś przycisk któryś, wiesz? No tak, faktycznie. Wajcha wcześniej była po tej stronie, mogłeś zrobić tutaj to. I mamy puchar, który obalamy. I jest pusty w środku. Miałeś zapisywać puchary. A, no tak, no przyjaciel, no jak najbardziej puchar jest zapisany, nie? Patrz, zapisuję go P2, nie wiem, gdzie my zrobimy loże tych pucharów, ale kiedyś zrobimy na pewno. Więc moi kochani, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapę w górę, komentarz. I ze mną był Gilatis oczywiście. Tak jak mówiłem, u niego jest fajna mapka, polecam obczaić. To my dziękujemy wam jeszcze raz za uwagę, trzymajcie się, no i cześć! Pa, pa!